Święty Piotr dzisiaj bardzo mocno sugeruje, żeby nie wykluczać czynnika intelektualnego w poznaniu wiary. Mówi tak, szczeli badania i poszukiwania dowodów na to, że Jezus jest Zbawicielem. I tych dowodów było bardzo dużo. I oczywiście święty Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że nasz umysł musi być przepasany. Mówi, przepaszcie biodra waszego umysłu. To znaczy, posługujcie się swoim intelektem, zdobywajcie wiedzę, ale pamiętajcie, tym, który uruchamia głoszenie otwierające serce człowieka, jest Duch Święty. Wspomina właśnie o tych, którzy przyszli, głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa, ale których słowa uruchamiał Duch Święty. I dlatego, jeżeli chcesz budować w codzienności relacje, które będą relacjami budującymi pokój i dobro, to musisz mieć świadomość jak najwięcej wiedzy na temat drugiego człowieka, jak najwięcej wiedzy na temat Pana Boga, który z miłością myśli o człowieku, i tak przepasany umysł poddany pod działanie Bożego Ducha może spowodować, że twoje słowa będą pełne pokoju, dobroci, miłości, bo tego potrzebują inni ludzie. Oni nie potrzebują takiego pierwszeństwa dyskutowania przed rozumieniem. Oni potrzebują takiego pierwszeństwa dzielenia się przed dyskutowaniem. I to zapewnia nam Słowo Boże.